Cześć. Dziś przepis na ciasto Agora, mięciutkie i o kremowej konsystencji. Bazą jest tutaj ciasto kakaowe, na którym są ułożone trzy kremy: krem budyniowy na bazie soku wieloowocowego, krem maślany i bita śmietana. Przepis jest wart przetestowania, bo ciasto po prostu rozpływa się w ustach. No i drodzy, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, bo ten przepis tego wart i nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału. To będziecie na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Krok pierwszy: Ciasto kakaowe. Wszystkie składniki na ciasto powinny być w temperaturze pokojowej. Do miski przesiewamy 250 g mąki pszennej, 50 g gorzkiego kakao, 6 g proszku do pieczenia, 3 g sody oczyszczonej. Przesiewamy. Mieszamy aż składniki dobrze się zmieszają. Do dużej misy przekładamy 4 jajka rozmiaru M. Roztrzepujemy ze szczyptą soli. Dodajemy 8 g cukru waniliowego, 280 g białego cukru. Do tego od razu wlewamy 300 ml mleka oraz 70 g oleju roślinnego. Mieszamy krótko, tak tylko do połączenia składników. Jak już czuć, że cukier się mniej więcej rozpuścił, to wsypujemy suche składniki. Wsypujemy od razu wszystkie naraz, przesiewając. Mieszamy, aż nie będzie widać mąki. Masa będzie płynna, ale tak ma być. Przelewamy do foremki o wymiarach 18x28 cm wyłożonej na dnie papierem do pieczenia. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy w funkcji góra-dół w 170 stopniach Celsjusza przez około 35-40 minut. Po upieczeniu zostawiamy ciasto do wystudzenia. Następnie odkrajamy wypukłą górę ciasta. Odkładamy ją na bok, bo będzie potrzebna. Ciasto przekładamy z powrotem do foremki. Za pomocą tylko Wilton numer 1M robimy otwory. Robimy mniej więcej w takiej samej odległości. Te wyciągnięte części odkładamy do miseczki. Też będą potrzebne. Jeżeli ciasto nie wychodzi tak jak chcemy, pomagamy sobie łyżeczką lub wykałaczką. Ciasto w miseczce kruszymy i odstawiamy. Też będzie potrzebne. Krok drugi: masa budyniowa. Do rondelka wlewamy 750 ml soku wieloowocowego. Ja tutaj dałam taki sok z 9 owoców. Oczywiście może być jaki tylko chcecie sok, ale najlepiej, aby był z owoców cytrusowych. Sok trzeba zagotować. W międzyczasie do miski wsypujemy 150 g cukru, 90 g skrobi kukurydzianej. Mieszamy suche składniki i wlewamy 250 ml soku wieloowocowego, takiego samego jak mamy w rondelku. Mieszamy, aż nie będzie widać mąki. Wlewamy 6 żółtek roztrzepanych. Mieszamy do połączenia składników. I wlewamy do gotującego się wieloowocowego soku. Ciągle mieszamy. Budyń powinien gęstnieć. I gdy tylko się zagotuje. Mieszamy jeszcze tak około 30 sekund. Ściągamy z kuchenki i wylewamy na ciasto w foremce. Nie wylewamy całego budyniu. Zostawiamy w rondelku tak około 1 trzeciej masy. Stukamy foremką o blat stołu. Aby budyń wypełnił wszystkie otwory. I wyrównujemy powierzchnię. Gdy budyń w foremce przestygnie, wstawiamy ciasto do lodówki. Budyń w rondelku przykrywamy folią i pozostawiamy do wystudzenia. Krok trzeci: masa maślana. 250 g miękkiego masła ucieramy na puszysto. Dodajemy wystudzony budyń z rondelka i krótko miksujemy, aby składniki się połączyły. Wsypujemy pokruszone ciasto kakaowe, te które wykroiliśmy tylko. Mieszamy szpatułką. I wykładamy krem na stężały budyń. I wyrównujemy powierzchnię. Wstawiamy do lodówki. Krok czwarty. Bita śmietana. 200 ml dobrze schłodzonej śmietanki i kremówki 30% wlewamy do wysokiego naczynia. Wsypujemy dwie łyżki cukru pudru. I usztywniacz u mnie. To śmietan fix 8 g. Dodajemy jeszcze 8 g cukru waniliowego i miksujemy na sztywno. Bidą śmietanę wykładamy na masę maślaną i wyrównujemy powierzchnię. Dekorujemy pokruszonym ciastem kakaowym, tym, który na początku, zaraz po upieczeniu, odcięliśmy. Ciasto wstawiamy do lodówki. I tak prezentuje się ciasto agora w przekroju. Przed podaniem należy wyjąć z lodówki, aby kremy zrobiły się bardziej miękkie. To wtedy ciasto jest smaczniejsze. Ogólnie, jako całość, to ciasto jest przepyszne. Polecam. Na koniec zachęcam Was, moi drodzy, do odwiedzenia mojego drugiego kanału. Kanał się nazywa Grecki Świat Rity. Publikuję tam filmy vlogowe, czyli możecie poznać mnie lepiej i zobaczyć Grecję z troszkę innej strony. Ja już się z wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!